Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy program Republika po południu. PiS złożyło projekt uchwały w sprawie obrony polskich lasów, a o tym projekcie, o tej uchwale z panią wiceminister klimatu i środowiska, pani Małgorzata Golińska jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pani minister, czego konkretnie dotyczy ten projekt uchwały? Bo rozumiem, że uchwała, ten projekt jest taką odpowiedzią na ostatnie też decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak, ta uchwała jest bardzo nam dzisiaj potrzebna w kontekście po pierwsze działań Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, bo pamiętajmy, że również Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przyjęła taką propozycję zmiany traktatów, żeby leśnictwo z kompetencji wyłącznych państw członkowskich przeszło do kompetencji współdzielonych, ale jednocześnie już od kilku lat obserwujemy, że Komisja Europejska poprzez swoje działania, poprzez proponowaną legislację, poprzez m.in. strategię różnorodności biologicznej, dzisiaj procedowany projekt rozporządzenia o odnowie zasobów przyrodniczych cały czas wchodzi w kompetencje państw członkowskich. Jednocześnie obserwujemy, że ta część obywateli, ta część chociażby organizacji pozarządowych, ale również polityków, która popiera takie zmiany, rozpoczęła dość duży atak na leśników, chcąc wykazać, że są nieodpowiedni na tym stanowisku, że nie potrafią opiekować się polskim skarbem narodowym. Stąd nasza decyzja o tym, aby Sejm podjął taką uchwałę w obronie polskich lasów, w obronie również polskich leśników. Pani minister, to przypomnijmy też naszym widzom. W 2021 roku Komisja Europejska skierowała do TSUE skargę przeciwko Polsce, w której sformułowała dwa zarzuty. Ja bym chciała, żeby pani też tutaj nam odpowiedziała na te zarzuty. Zarzuciła Polsce naruszenie przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej poprzez wprowadzenie do prawa krajowego przepisów, zgodnie z którymi gospodarka leśna prowadzona w oparciu o dobrą praktykę nie narusza żadnych przepisów dotyczących ochrony przyrody na mocy wyżej wymienionych dyrektyw oraz brak możliwości zaskarżenia do sądu przez Organizację Ochrony Środowiska planów urządzenia lasu. No i później Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nowelizacji ustawy o lasach zajął stanowisko, że polskie lasy muszą zostać zmienione, inaczej Polsce grozi kara. To już kolejna kara, którą TSUE chce na nas nakładać. Trybunał orzekł między innymi, że podczas prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce nie są przestrzegane wymogi ścisłej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Zarzucił także, że społeczeństwo nie może skarżyć przed polskimi sądami planów urządzenia lasu, czyli wycinki drzew. Jeśli chodzi o ten pierwszy zarzut, czyli zapisów, które są w polskim prawie i które rzekomo miały być niezgodne z dyrektywami, to my nie podnosiliśmy dyskusji z komisją, po prostu zmieniliśmy ten zapis, żeby właśnie nie dawać pretekstu do tego, żeby nam zarzucono niezgodność. W związku z tym wyrok TSUE dzisiaj odnosi się do nieaktualnego stanu prawnego, bo od kilku lat już te zapisy zostały usunięte z ustawy. TSUE się tym nie zajęło, nie zweryfikowało i wykazało jakąś niezgodność. Drugi temat jest, myślę, że dużo trudniejszy, dlatego że my wykazywaliśmy, że ten zarzut jest chybiony, bo dzisiaj organizacje pozarządowe zaskarżają plany urządzenia lasu. Dzisiaj w sądach znajdują się już te dokumenty, tylko myślę, że organizacje chcą udowodnić, że leśnicy nie umieją tego robić, a obowiązujące dzisiaj prawo... Ale jak to leśnicy mają nie umieć tego robić, skoro dlatego, że leśnicy myślę, że... robią to czasami od pokoleń, bo ta tradycja rodzinna to przychodzi tak z rodziny na rodzinę, że te rodziny zostają później właśnie w lasach państwowych, prawda? Tak, no, organizacje pozarządowe, te, które wniosły skargę do Komisji Europejskiej szczególnie, to są te, które mają pewien plan na polskie lasy. I ten plan nie uwzględnia gospodarki leśnej, nawet jeśli ona jest zrównoważona, wielofunkcyjna, czyli taka, jaka jest prowadzona w Polsce. Oni chcieliby, aby część lasów w Polsce podlegała wyłącznie funkcjom ochronnym, takim jak w parkach narodowych, albo jeszcze wyższym reżimie, czyli w ochronie ścisłej, czyli bez człowieka.
i nie mogą tego osiągnąć w racjonalnych dyskusjach i w argumentach, w związku z tym sięgają właśnie po to narzędzie zagraniczne, żeby Komisja Europejska czy Trybunał Europejski wypowiedział się w ich interesie i to zrobił. Natomiast dzisiaj zaczęłam mówić o tym, że te organizacje mogą zaskarżać plany urządzenia lasu i mogą i robią to, tylko że muszą podjąć wysiłek udowodnienia, że działania, które są zapisane w tym planie, szkodzą przyrodzie, szkodzą lasom. Co jest już trudniejsze. Co się okazuje, że jest dla nich już wystarczającym wyzwaniem, żeby podjąć dyskusję i skarżyć nas do Trybunału Europejskiego, bo chciałyby zaskarżać pulę na zasadzie minister podpisał, idziemy do sądu, bo nam się wydaje, że zapisane tam kwestie mogą szkodzić. Nie muszą tego udowadniać, ale już wystarczająco, żeby po wniesieniu takiej skargi do sądu sąd wydał na przykład środek zapobiegawczy i wstrzymał wszelkie działania na terenie danego nadleśnictwa, danego obszaru i w ten sposób zablokować gospodarkę leśną na kolejne miesiące, a nawet lata. I myślę, że plan jest również taki, że po tym roku, dwóch czy trzech organizacje mogłyby powiedzieć, że no, skoro tutaj już od 3 lat nie było człowieka, to po co ten człowiek ma tam wracać i dążyć do tego, żeby zablokować tą gospodarkę na stałe. Pani minister, w takim razie muszę zapytać, dlatego że ten projekt uchwały w sprawie polskich lasów, on oczywiście został już skierowany do pierwszego czytania w Komisji Europejskiej. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Natomiast pytanie, co dalej? Mówimy o tym projekcie polskiej. Tak. To będzie decyzja Sejmu. Ja wierzę, że oprócz Prawa i Sprawiedliwości, czyli wnioskodawców, dołączą się do nas inne kluby i że obrona polskich leśników, polskiej lasy, polskiej suwerenności będzie ponad podziałami. A jak pani to ocenia? Te ponad podziałami? Walka polityczna dzisiaj jest tak głęboka, że nie spodziewam się poparcia chociażby ze strony Platformy Obywatelskiej z prostego powodu. NGOs, który skarżył polskie plany urządzenia lasu, to jest NGOs, który niedawno występował na konwencji programowej Platformy Obywatelskiej i właśnie wypowiadał się o lasach, więc myślę, że oni dzisiaj już są mocno negatywnie nastawieni do polskiego leśnictwa, polskiej leśnej, ale liczę na rozsądek chociażby polskiego. O rozsądku już za chwilę porozmawiamy, teraz zróbmy krótką przerwę. Pani minister, wracamy do Państwa dosłownie za kilka chwil. Impulsem, który zainicjował Narodowy Marsz Papieski, były ataki na Jana Pawła II, ale one nam pokazały, że my po pierwsze daliśmy się trochę wyciszyć, że daliśmy trochę jakby zapomnieć tej nauce, tej schedzie Jana Pawła II, ale przede wszystkim, i ja myślę, że to wydarzenie to nie jest po to, żebyśmy Jana Pawła bronili, bo jego nie ma przed czym bronić, ale ono pokazuje zupełnie inny mechanizm związany właśnie z Janem Pawłem II, a mianowicie takim, że my Polacy, którzy jesteśmy od wielu lat rozgrywani też politycznie, bardzo różnicowani, polaryzowani, bardzo potrzebowaliśmy jakiegoś impulsu, który nas wspólnie połączy, ponad naszymi różnicami, ponad naszymi poglądami i okazało się, że tym impulsem może być Jan Paweł II, że on może być tym klejem i my przyjdziemy wszyscy na marsz nie po to, żeby gdzieś przeciwko czemuś demonstrować, to jest marsz, którego intencją jest podziękowanie za pontyfikat Jana Pawła II, ale też danie Polakom, nam wszystkim takiej możliwości, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy dużą wspólnotą. To nie są słowa na wyrost. My potrafimy też solidarnie stanąć koło siebie i nie marudzić, lubię, nie lubię, tylko rzeczywiście są te wartości, ponad którymi my potrafimy gdzieś tam, gdzieś, no, ponad różnicami potrafimy się w tych wartościach zjednoczyć. A to była pani Barbara Konarska, współorganizatorka Papieskiego Narodowego Marszu, który już 2 kwietnia i nie bez powodu właśnie w tym momencie, kiedy pani minister powiedziała o rozsądku, ten fragment porannego programu puściliśmy naszym widzom, dlatego że o tym rozsądku w sprawie też uchwały w obronie Jana Pawła II za chwilę będziemy rozmawiały. Natomiast jeszcze jedno pytanie, no właśnie, co do rozsądku, jeśli chodzi o obronę polskich lasów. Pani minister, no widzimy
jak wygląda przeprowadzenie uchwał w sprawie obrony Jana Pawła II, jak wygląda przeprowadzenie uchwały w Senacie dzisiaj. Na razie jeszcze nawet nie przeprowadzenie, bo ona jest blokowana w Senacie, bo prace się nad nią nie rozpoczęły w sprawie reparacji, to zastanawiam się, jakie szanse macie państwo, ma Zjednoczona Prawica, by wraz ze Zjednoczoną Prawicą Polskich Lasów broniła dzisiaj też opozycja. Ja liczę na rozsądek tych polityków, dlatego że pamiętajmy, że lasy stanowią 30% naszego kraju. To nie tylko jest drewno na pniu, to są również grunty, to są również gatunki, siedliska, które Polacy przez ostatnie dziesięciolecia przywracali i skutecznie chronili. W związku z tym ja sobie nie wyobrażam, że byłby odpowiedzialny w Polsce polityk, który zagłosowałby za tym, żeby 1/3 naszego kraju oddać w zarząd obcym państwom, obcym ludziom. I choćby z tego tytułu powinni poprzeć tą uchwałę. Pani minister, przypominając panią europoseł Ochojską, to zastanawiam się, czy nie znajdą się tacy politycy w polskim parlamencie. Wtedy myślę, że wyborcy powinni też oceniać, kogo i czyje interesy tacy politycy reprezentują, dlatego że pamiętajmy, że leśnicy, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe opiekują się polskimi lasami już blisko 100 lat, bo to właśnie w 1924 roku ówczesny prezydent Polski powierzył opiekę nad polskimi lasami Lasom Państwowym i dzisiaj, jeżeli ktoś z Polaków twierdzi, że lepiej lasami będzie zarządzał eurokrata zza biurka w Brukseli, to oznacza, że albo nie rozumie, czym jest interes Polski, albo świadomie dąży do tego, aby pozbawić nas części suwerenności. To może europejskich polityków trzeba zaprosić do polskich lasów, zorganizować takie spotkanie z tymi tysiącami ludzi, którzy fizycznie bardzo ciężko pracują w tych polskich lasach i to właśnie z tej pracy utrzymują swoje rodziny. Niejednokrotnie przedstawiciele, czy parlamentarzyści Europarlamentu, czy przedstawiciele komisji bywają już w Polsce, w polskich lasach i często jest tak, że przyjeżdżają z jakąś tezą, potem widzą realia i bardzo są zdziwieni, że byli karmieni jakimiś zupełnie nieprawdziwymi informacjami. Więc to się dzieje. Oczywiście można również częściej pokazywać pracę polskich leśników, ale ich praca broni się choćby właśnie przez to, że dzisiaj powierzchnia lasów w Polsce rośnie. Co ważne, rośnie również zasobność, czyli ta ilość drewna na pniu. Mamy dobrze chronione siedliska, mamy gatunki, które są nie tylko chronione, ale również mamy takie, które przywróciliśmy naturze, jak nasz sztandarowy żubr, z którego dzisiaj cały świat właściwie patrzy na nas, jak my to zrobiliśmy i cieszy się, że ten gatunek wrócił. Więc od nas powinni się uczyć i my również dzisiaj, prowadząc dyskusję na arenie międzynarodowej, o tym mówimy, ale co ważne, często słyszymy, że w niektórych państwach członkowskich o tym doskonale wiedzą i nie rozumieją tych ataków na Polskę, na polskich leśników. A spodziewa się pani jakiejś zmiany zdania, jeśli chodzi o polski Senat dzisiaj w kontekście obrony Jana Pawła II, podjęcia tej uchwały w obronie Jana Pawła II? Słuchając tego, co dzisiaj mówił marszałek Grodzki, nie spodziewam się zmiany. Widać, że sprawa została mocno upolityczniona, ale też ciekawe, bo przecież właśnie Platforma Obywatelska w Sejmie nie poparła tej uchwały. To pokazuje dziwne nastawienie tej partii do obrony człowieka, który jest przecież symbolem Polski. Jest naszą chlubą również w zakresie walki o suwerenność i wolność naszego kraju, więc tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości. Pani minister, organizatorzy tego marszu podkreślają, że marsz, który już 2 kwietnia rozpoczyna się o godzinie 11 na Rondzie Dmowskiego. Serdecznie zapraszamy panią minister i naszych widzów do udziału w tym marszu. Jest to wydarzenie niepolityczne, to zaznaczają organizatorzy. Mogą przyjść osoby, które wspierają i PiS, i Platformę, i wszelkie inne ugrupowania, ale bez emblematów. To nie jest wydarzenie polityczne. Jan Paweł II jest osobą, zapisał się na kartach historii całego świata niewątpliwie. Nawet osoby niewierzące, jest wiele też takich, które nie podważają autorytetu Jana Pawła II. To znaczy, że są środowiska, które jednak próbują ubrać politycznie ten atak na Jana Pawła II i wykorzystać, czy nie?
obserwując dyskusję w Sejmie, obserwując wypowiedzi niektórych posłów, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, było widać, że jakby do nich fakty nie przemawiają. Mają swoje zakręcone idee i próbują wmówić je większości Polaków. Mam nadzieję, że nie tylko my, którzy pamiętamy Jana Pawła II z jego działalności, z jego przemówień, z jego bytności w Polsce, ale również młodzież będzie miała szansę dzięki właśnie takim inicjatywom jak ten marsz bardziej i bliżej poznać Jana Pawła II, bo przecież pamiętamy, że on właśnie z młodzieżą miał wyjątkowe relacje i dzisiaj ci, którzy chcą zniszczyć jego wizerunek, tak naprawdę chcą go usunąć z pamięci Polaków, szczególnie właśnie uderzając do młodego pokolenia, pokazując, że nie powinni się z nim identyfikować. A przecież on właśnie do młodych mówił, że wy macie prawo być zagubieni, wy macie prawo w waszym... I szczególnie młodzież zapraszamy. I szczególnie młodzież, myślę, że powinna w takim razie poznać go bliżej. Pani minister, to jeszcze jedno ważne pytanie. Dzisiaj tematem dnia w Telewizji Republika jest spółka pożyczkowa Vivus, gdzie w tej spółce kontrolował ją rosyjski oligarcha. UOKiK zajął się tą spółką już w 2016 roku. Ta spółka udzielała pożyczek w taki sposób, że stały między innymi automaty w różnych miastach. Tam trzeba było podać swoje dane, skan dowodu osobistego, wykonać zdjęcie twarzy. W kontekście dzisiejszych wydarzeń na Ukrainie te działania mogą się wydać bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne, szczególnie z tego tytułu, że za tą spółką stał swego czasu oligarcha rosyjski. W związku z tym to zbieranie danych o Polakach mogło być wykorzystywane w niecnym celu. Wiemy, że wraz z wybuchem tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę ten rosyjski oligarcha już stał się ukraińskim obywatelem, z tego co czytałam. Więc tutaj ważne, żeby polskie służby również zweryfikowały, czy to nie jest z jednej strony próba uniknięcia odpowiedzialności, ale z drugiej, czy nie mamy do czynienia jeszcze z większym zagrożeniem, niż nam się dzisiaj wydaje. Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, była Państwa i moim gościem. Dziękuję Pani Minister za rozmowę. A już za chwilę najnowsze informacje przedstawi Państwu Aleksander Wierzejski.